Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest nam miło i przyjemnie przedstawić Państwu cykl filmów technologicznych z produkcji Wędzyn w warunkach domowych. Moje imię Andrzej, tu kolega Jan. Proszę Państwa, żeby zacząć produkcję wędlin, trzeba mieć przygotowane mięso. Mięso możemy albo zakupić w sklepie, już gotowe, takie w kawałeczkach albo w kawałkach, albo kupić jakiś element półtuszy wieprzowej, który niestety musimy podzielić na mniejsze kawałki, oddzielić ścięgna, oddzielić mięso, oddzielić tłuszcz, ale do tego potrzebne jest narzędzie. Tym narzędziem jest nóż. Ale proszę Państwa, ten nóż to musi być ostry. Tutaj kolega zaraz przedstawi taki domowy sposób ostrzenia noży. Proszę, Janek. Proszę Państwa, nauczono mnie 50 lat temu, gdy zaczynałem swoją naukę w tym zawodzie, jak ostrzyć nóż. Możemy użyć do tego osełki o dwóch gradacjach ziarna, grubej i gładszej, i drobnej. Polega to na... Widzę, że tak kuliście ostrzy. Takie ruchy. No bo... Kiedyś jeszcze na wsi patrzyłem starsze babcie, to nie tak ciągali. Tak się nie ostrzy, po prostu ostrzymy, żeby równomiernie. Ustawiamy nóż, staramy się ten kąt noża trzymać jednakowo. Robimy to na mokro, namaczamy. I w ten sposób. Następnym etapem będzie wygładzenie tego ostrza na marmurku. Ale kiedyś były takie marmureczki, dzisiaj ciężko jest spotkać. To jeszcze jest marmurek, który ma 50 lat. Ja ci na chwilę przerwę, bo ty zrobiłeś to dosyć szybko, ale ja podejrzewam, że żeby dobrze naostrzyć nóż, to trzeba tych kółek na tym grubszym, gradacji grubszej porobić parę dziesiąt, a może paręnaset to przesada, ale parę dziesiąt na pewno. Dobra. Ostrzenie polega tak samo. Równo tym ruchem takim ostrzym. I teraz, zbliżając się już do końca tego ostrzenia, uczono mnie, jak sprawdzić, czy już ta, czy to ostrze jest gładkie. A więc umyję to i pociągam leciutko, trzymając ostrze po paznokciu. Gdy czuję, że on idzie nóż gładko, nie podskakuje, to znaczy, że już jest naostrzony, gładki. W tej chwili jeszcze mam w dwóch miejscach nóż nie jest wygładzony. Już teraz wiem, gdzie w tym miejscu mam i tutaj gdzieś jeszcze jest. I jeszcze uczono, były dwie szkoły. Ten osad, który się zbiera na marmurku, niektórzy starzy mistrzowie kazali po prostu w wodzie spłukiwać. Niektórzy mówili, że niech on będzie do końca, że to wpłynie na szybsze wygładzenie ostrza. Będziemy, sprawdzimy. Przeciągniemy po paznokciu. Idealnie, idzie gładko. Ostrzymy teraz na stalce. Jak używać stalki, żeby się nie skaleczyć? Nie trzymamy stalki tak, bo nóż może nam wskoczyć w rękę. Staramy się tak, żeby ostrze noża... Czyli bardziej w poziomie, żeby ona... Poziomie, tak. W poziomie, żeby była. Są różne. Ja, mnie najlepiej pasuje w ten sposób ostrzenie. O, tak. To już różne są szkoły. Niektórzy ostrzą tak tylko. Mnie uczono tak.
ale z czasem dla mnie jest to zręczniej po prostu, jest w ten sposób naoszczenie. Ja rozumiem, że w tym przypadku nie ma znaczenia, czy parę razy po jednej stronie stalki, tylko tak. 3 czy 4, później 3, no. 4, to nie jest istotne. I jeszcze ważna rzecz, bo stalki mamy gładkie, które są bardziej ostre i nowo naoszony nóż robimy lekko. Delikatnie. Delikatnie, leciutko pociągamy. Tylko pociągamy, po prostu już mamy wygładzone. O skoro nóż już się nam podtępi, wtedy możemy mocniej i możemy używać stalki, która jest ostrzejsza, po prostu na ostrze, a później możemy poprawić jeszcze na gładszy stalkę. Teraz spróbujemy, czy ten nóż jest naostrzony. No. Proszę bardzo, nóż goli. To można... Widać? Słychać? Proszę bardzo. Ja rozumiem, że ty do golenia używasz jakichś tam współczesnych środków. Tylko ostrze, i tak dalej. Nie nosza tego ostrego. Ostrze w ten sposób do tego. Dzisiaj mamy stalkę, tak zwaną klik-klak. To są bardzo dobre stalki. Ze swojej praktyki oszcząc dosyć długo tam przy rozbiorze, ten nóż jest zagładzony. Dobrze jest użyć tej stalki i później poprawić na tej. Nóż całkowicie jest inny. To może pokaż użycie tej klik-klak, jak to się używa. Klik-klak używamy w ten sposób. Raz, dwa, już to wystarczy. Po prostu zasada jest działania, to są bardzo twarde druty. One się rozszerzają pod naciskiem, mają zawsze jednakowy kąt ostrza. Teraz dla celów takich usprawnienia roboty skonstruowałem sobie takie coś. To jest maszynka, to jest dostawka, kamień. Czyli taki zwykły kamień, który można nabyć w sklepie z artykułami metalowymi, tak? I bardzo chodzi o tą część tak. Szlifującą. Bardzo ułatwia to ostrzenie i przyspiesza. Włączam. Nóż praktycznie przygotowałem troszeczkę szybciej i chciałem Państwu pokazać tak zwany drut na nożu. Kiedyś w zakładach były tak zwane taczaki, kamienie piaskowe, gdzie się przed pracą oszczyło się noże i wygładzało na marmurku. Dzisiaj to już są inne urządzenia, to zaniechano tego, ale to przystosowany na wzór tego jest ten kamień. Pokażę ten drut. To jest ten drut, wyciągnięty specjalnie dla pokazu, bo tak się nie ostrzy, bo by po prostu szybko noże się zużywały. To ma taki maleńki drucik. Cieniusieńki, no. Niekształtne, i teraz cienkie, ostrząc, gładząc to, opiłki. Pokażę, jak ten drut zostanie na marmurku. I to będzie znaczyło, że bardzo jest dobrze wygładzony w tym miejscu nóż. O, proszę bardzo, drut został. Kawałeczek drucika. I tu już jest bardzo, się robi gładkie teraz. Wygładzone będzie. No już takim ruchami okrągłymi. Staramy się po całym marmurku nóż prowadzić, po prostu robiąc to w jednym miejscu zrobimy takie wyżłobienie i w tym miejscu marmurek może nam się kiedyś, jak już będzie cienkie, przełamać. Myślę, że wystarczy. Przepuszczamy nóż.
taleczka, leciutko. Możemy jeszcze wygładzić dwa razy na tej. I jest naostrzony. I powinien praktycznie golić tak, jak było przedtem pokazane.